bo pora bardzo wczesna. Jeżeli macie zamiar zacierać piwo, to powinna być to pora albo bardzo wcześna, albo bardzo późna, bo z reguły wtedy jest najwięcej czasu i najwięcej spokoju, a to jest potrzebne, żeby skupić się na tym działaniu. Zaznaczam od razu, to jest film dla tych, którzy jeszcze samodzielnie piwa nie zacierali. Stoją dopiero przed tym krokiem. Ci, co już to robili, proszę wyłączyć. To nie jest dla Was. To nie będzie nic, co by Was zainteresowało, a będą nawet pewne uproszczenia, które mogą Was zdenerwować, jeżeli już coś wiecie. Ale dla takiego, który jeszcze nie zacierał i boi się odważyć, że jest to jakiś problem. Żaden problem. To jest po prostu gotowanie. No. To jest tak, jakby stanąć przy kuchni i zrobić jeszcze jedną potrawę. No. Tylko tą potrawę robi się dość długo. Ale jak skończycie i to piwko zostanie przez Was zatarte, nachmielone, następnie odfermentowane, zabutelkowane i potem pozytywnie ocenione przez Waszych przyjaciół, rodzinę i kogo tam poczęstujecie, to będziecie mogli z dumą założyć taką koszulkę, że jesteście mocarnymi, domowymi piwowarami. Jeżeli już odwiedziliście jakieś fora i naczytaliście się dużo różnych mądrych rzeczy i to one właśnie Was przeraziły, że tyle terminologii, tyle nowości, tyle czynności, tyle wiedzy, nie bójcie się. Ta wiedza jest potrzebna, oczywiście. Trzeba ją w końcu wchłonąć i trzeba się do niej stosować. Ale nie musimy od samego początku. Chyba że ktoś jest takim perfekcjonistą, że od razu musi zrobić najlepsze piwo świata, więc ja mu tam winszuję, żeby się udało. Na samym początku w zasadzie piwa możemy podzielić na poziomie tym początkującym. Na jasne albo ciemne, na dobre albo złe. A co tam dalej? Do tego będziemy. Będzie czas. Zresztą sporo jest naprawdę na sieci takich piwowarów, którzy opisują to już w bardzo porządny sposób. Jak mój film zachęci Was do tego, żeby zrobić pierwsze piwo i potem zrobicie drugie i trzecie i będzie Wam pasowało, to odsyłam do tych panów, bo naprawdę dobrą robotę robią i porządną wiedzę rzetelnie przekazują. Czy łatwo zostać domowym piwowarem? No wiem, trochę się rozgadałem, ale trzeba zacząć od czegoś. Mówimy oczywiście w sensie zacierania. Parę lat już prowadzę swój sklep i widziałem i znam do dzisiaj takich ludzi, którzy przychodzili do mojego sklepu, nabywali pierwsze surowce, zadawali pierwsze pytania, a dzisiaj mają mnóstwo sukcesów na koncie. Co nie znaczy, że ja jestem dobrym nauczycielem. Nie. Ja może tylko wskazałem drogę i pomogłem zrobić pierwszy krok. To byli ludzie, którzy mieli coś w sobie, mieli tą iskrę, mieli ten talent, jak w każdej innej twórczości. No i ten talent się rozwinął, tak? Trzeba kiedyś wykonać ten pierwszy krok, jak się go zrobi i potem się okaże, że on jest fajny i ciekawy, a mamy talent, to talent już nie da się z powrotem zakopać. I ci koledzy mają już dzisiaj i sukcesy w postaci wygranych konkursów, i sukcesy w postaci własnych browarów. I życzę im dalszego rozwoju. No a teraz co dalej? Oczywiście trudno jest na samym początku skomponować piwo. Co prawda można wziąć 5 kg słodu czy 4 kg słodu pilsneńskiego i postępować zgodnie z tą zasadą, którą tu dzisiaj wyłożę. I też piwo z tego wyjdzie. I tym odważniejszym też sugeruję, że tak można zrobić. Kilka kilogramów słodu właśnie pilsneńskiego, monachijskiego, wiedeńskiego czy pale ale'a. Do tego może jakiegoś karmela, może jakieś chmiele. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie zawsze wyjdzie dobrze, ale na pewno coś wyjdzie. A fajnie będzie, jak to wyjdzie pijalne. Ale w ten sposób, w
trakcie eksperymentów zdobywamy największą wiedzę. Więc ta droga nie jest zamknięta, ale na początek bezpiecznie jest skorzystać z zestawu przez kogoś skomponowanego. Jeżeli macie jakiegoś znajomego piwowara w swoich okolicach, to poproście go, żeby wam jakiś prosty zestaw przygotował, rozpisał i już macie gotowe. Jak nie, to w wielu sklepach znajdziecie gotowe już zestawy w wersji śrutowanej bądź nieśrutowanej. Taki on właśnie stoi przede mną, w którym jest piwko. Nie będę używał nazwy, bo tak jak powiedziałem, na tym etapie te piwa mogą jeszcze nazw nie mieć, stylów oczywiście. Na pewno w takim zestawie powinno być rozpisane, z czego jest zrobiony Tresswood i oprócz tego, z czego jest zrobiony Tresswood, te piwo, co ja gadam, no właśnie, ta poranna pora, muszę więcej kawy. Z czego jest to piwo zrobione, czyli jakie ma słody w składzie, jakie ma chmiele w składzie i jakie drożdże są użyte do fermentacji. Oraz też powinny być w jakiś sposób zwizualizowane, jakie będą oczekiwane końcowe parametry. Czyli jakie BLG, czyli poziom ekstraktu tego piwa początkowy i końcowy, jaki poziom nachmielenia, jaka barwa i tym podobne. Żeby zacząć zacieranie, potrzebny nam jest jakiś garn. Ja sobie to przygotowałem warnik, w nim już mam wodę podgrzaną. 65 stopni, jak widzę, jeszcze delikatnie ją podgrzeję, ale o tym za chwilę. Musi być to gar. Najlepiej standardowo to są gary około 30-litrowe. Oczywiście, jeżeli możecie sobie, taki zestaw z reguły jest właśnie na 20, na tylko standardową warkę, czyli na końcowy efekt 23 litry piwa, czy 20 litrów piwa, to żeby taki właśnie zestaw zatrzeć, to potrzebny jest gar około 30 litrów. Oczywiście stosowane są też większe gary. Im większy gar, tym skuteczniejsze musi być źródło ciepła. Tak jak garnek 30-litrowy może się jeszcze uda dobrze zrobić na kuchence, tak garki wyższe z reguły wymagają już tak zwanego specjalnego taboreta gazowego, który ma większą wydajność cieplną i szybciej jest w stanie tą temperaturę i skuteczniej podnieść. Ja używam warnika, który będzie pracował u mnie jako kocioł zacierny. Co jest o nim istotne? Widzieliście już go pewnie wiele razy, ja wiele czynności w nim wykonuję. Do piwa też oczywiście trzeba go bardzo porządnie wymyć i wyczyścić. To zawsze, do wszystkiego co robicie w domu, powinno być czyste, wyszorowane, wypucowane. Ale nie ma tutaj specjalnych zagrożeń, bo to będziemy podgrzewać, gotować, więc chodzi o to tego, żeby nie wprowadzać żadnych innych zanieczyszczeń, a nie to, że jakaś infekcja wdać się może. Warnik. Warnik fabrycznie określony jako 30-litrowy. Trochę propaganda sukcesu. 25 litrów to jest ta jego skuteczna pojemność. Jeżeli chodzi o to, ile słodów można w nim zatrzeć, to około 6 kg. Jest taka zasada, że na każdy kilogram zacieranych słodów powinno być 3 do 3,5 litra wody. Więc jak będziemy zacierać 5-kilogramowy zestaw, to potrzeba jest minimum 15 litrów wody. Jak się woda ze słodem wymiesza, to jeszcze objętość się powiększy. No i gdzieś jest granica pojemności tego garnka, także więcej niż 6 kg słodów ciężko jest tutaj zatrzeć. Robi się to za gęste, a to potem grozi przypaleniem i tym podobnymi konsekwencjami niekorzystnymi. Druga rzecz. Ten warnik, i to też jest dość istotne, bo już robiłem próby na warnikach o mniejszej mocy, on ma 3 kW. Jest to dużo, ale na tyle skutecznie podgrzewa i podnosi temperaturę, że intensywnie, bez przesady z tą intensywnością oczywiście, ale mieszając tak, żeby nie dopuścić do przypalenia, jesteśmy w stanie tą temperaturę podnosić. Kiedyś z kolegą zacierałem na dwa warniki, z których drugi był o mocy tam chyba 1,7 kW. Kiepsko nam to wyszło. Ten moment podniesienia jeszcze miał jakieś elektroniczne
termostat bardzo mało histerezą, który się co chwilę włączał i wyłączał. Nie szło tego podnieść z jednego progu zacierania na drugi próg zacierania, czyli z jednej przerwy na drugą. O przerwach za chwilę. Więc taka większa moc jest pod tym względem lepsza. Żeby... Co to jest w ogóle zacieranie? Może ja wyjmę to, co jest w środku i będzie łatwiej mówić. Instrukcja zacierania jest oczywiście w środku. Ja do niej na razie zaglądał nie będę. Chmiel, drożdże, na tym etapie na razie jeszcze niepotrzebne. Słody. Wiele różnych, obejmuję wszystkie. Piwo można zrobić z jednego czy dwóch składników. Tutaj jest akurat bardzo bogato, ale to wcale nie oznacza, że sposób robienia tego piwa będzie bardziej skomplikowany. Generalnie zboże to mąka. Mąka to skrobia. Skrobia się bardzo fajnie pod wpływem działania enzymów zamienia w cukier. To zboże zostało przygotowane w sposób, który się nazywa słodowaniem, dlatego to są słody. Co to jest słodowanie? W skrócie i w uproszczeniu, ziarno zostało poddane wilgoci do takiego poziomu, że zaczęły się w nim procesy związane z kiełkowaniem. Te procesy powodują też, że tak powiem, wzbudzenie czynności enzymatycznych. No i gdyby to tak pozostawić, to już by nastąpiły zmiany i enzymy by zaczęły powoli coś tam działać, ale że temperatury byłyby nieodpowiednie, to działanie ich byłoby nie tak skuteczne, jak to, które my wykonamy za chwilę. Na tym etapie to ziarno jest zasuszane, czyli procesy są przerywane, te kiełkowania. No i ziarno czeka na piwowara, które się nim zajmie. Potem to ziarno trzeba zaśrutować. Teoretycznie śrutowanie to mielenie. Ktoś pomyśli mielenie w młynku. Nie do końca, dlatego że ten sposób śrutowania powinien być w miarę konkretny. Najlepszym sposobem śrutowania jest tak zwane zgniatanie, czyli są to śrutowniki dwuwałkowe, gdzie ziarno się pomiędzy jeden a drugi wałek dostaje i jest rozgniatane. Nie chodzi o to, żeby uzyskać mąkę, ale żeby uzyskać różne frakcje. Te frakcje grubsze i te frakcje drobniejsze, ale też, żeby uzyskać łuskę, czyli te rozgniatane ziarno, żeby tą swoją koszulkę, łuskę nie miało stratowaną zupełnie, tylko najlepiej, żeby ona się rozpadła na dwie części albo na większe kawałki. Dla piwa samego to może nie jest bardzo istotne, ale jest istotne dla procesu filtracji, które będziemy wykonali w trakcie, ponieważ z tej łuski robi się złoże filtracyjne, przez które my piwo będziemy filtrowali. Więc jeżeli prawidłowo zaśrutujemy ziarno, to te złoże będzie dobrze utworzone i da nam skuteczną filtrację. Słody są tutaj różne, ale generalnie wszystkie to są jasne. Jeżeli zacieramy, ja to dzisiaj pokażę. Według instrukcji to możemy uwierzyć, że ktoś to sprawdził i określony czas pobytu tych śrutów w wodzie o odpowiedniej temperaturze spowoduje to, że reakcja oczekiwana nastąpi na wymaganym poziomie. Ale domowy piwowar może sobie to skontrolować. Enzymy pracują, działają i w pewnym momencie skrobia albo jeszcze jest, albo jej nie ma. Do tego służy tak zwany jodowy wskaźnik skrobi.
jest taki odczynnik, to nie jest żadna wielka chemia, bo my nie dodajemy tutaj tego do piwa, tylko pobieramy parę kropel tej cieczy, w której jest ześrutowane ziarno, się zacierało i dodajemy kropelkę właśnie tego wskaźnika. Jeżeli nie zmienia barwy, czyli skrobi już nie ma i możemy kontynuować zacieranie. Jeżeli ta barwa się pojawi, właśnie taka fioletowa, czerwona albo w którejś tam z odcieni, to skrobia się jeszcze dobrze trzyma i albo coś mamy nie tak z temperaturą, albo coś nie tak jest z jakością enzymów w tym słodzie i ten proces najlepiej przedłużyć po to, żeby wyciągnąć z tego słodu jeszcze więcej. Dlatego też, jeżeli ufamy instrukcji, możemy wszystkie słody wrzucić na raz, jeżeli taka instrukcja przewiduje. Tutaj jednym ze słodów, choć w niewielkiej ilości, jest słód barwiący, jest to prażony jęczmień. Jeżeli chcemy wykonać próbę jodową, to musimy mieć ten płyn w miarę przejrzysty. Jeżeli go zabarwimy czymś takim, zwłaszcza w większej ilości, może być problem z wykonaniem tej próby jodowej. Dlatego ja najpierw wrzucę wszystkie pozostałe słody, oprócz tego słodu barwiącego i ten barwiący dodam dopiero na sam koniec, kiedy już będę pewien, że skrobia została przetworzona na cukier. No dobrze. Dużo się nagadałem, teraz tak. 64 spada, to jest temperatura moja oczekiwana. Zacieranie. Musimy wodę podgrzać o kilka stopni wyżej niż planowana temperatura zacierania. Kilka stopni wyżej to jeżeli, tak jak tutaj przewiduję, temperaturę zacierania w okolicy tak zwanej temperatury kompromisowej, czyli 64-65 stopni, to powinienem ze 3 stopnie, tak do 68 powiedzmy, nagrzać. W ogóle pierwsza działalność enzymów odbywa się w temperaturze, w takim przedziale 62 do maksimum 68 stopni. Przy czym im bliżej 62, tym skuteczniej one działają, im wyżej, to piwo jest delikatnie, może bardziej nabiera treści, znaczy finalnie, tak? A mniej będzie wytrawne, więc od 62, gdzie te enzymy najlepiej i najfajniej pracują, do maksymalnie 68. Im bardziej takie słodowe piwo byśmy chcieli, tym wyżej powinniśmy zacierać. Tu będziemy zacierać w temperaturze 64 stopnie, czyli dokładnie po środku tego zakresu. I to jest też bezpieczny zakres, bo wszystkie termometry, które używamy, a termometr jest niezbędny do tej operacji. Jeżeli to nie jest termometr laboratoryjny z certyfikatem laboratoryjnym, to na pewno o 1 czy 2 stopnie się myli. I bezpieczniej jest zacierać w tej środkowej temperaturze, niż trzymać się tej granicy jednej albo drugiej, bo się możemy pomylić. Termometry. Ja tu mam przygotowany termometr elektroniczny odporny na wilgoć, więc będę mógł delikatnie go tam składać. Mam też miernik z czujnikiem temperatury, ale są oczywiście termometry piwowarskie, które mają specjalny zaczep do nasadzenia na krawędź garnka, on jest na stałe włożony. Duża tarcza i przy okazji na tarczy jeszcze informacje, jakie temperatury, do jakiego procesu, więc dość istotną wiedzę niesie. Można skorzystać właśnie z takiego termometru piwowarskiego albo z jakichś innych termometrów. Pamiętajcie tylko, że tutaj jest dość sporo pary, sporo wilgoci, więc termometry elektroniczne, które zabezpieczeń większych nie mają, to mogą zawodzić w takiej wilgotności. Teraz tak, jak oczywiście ja to wymieszam z wodą, to powstanie dość gęsta papka. Może jeszcze chwilę. Zaczynę, więc już tą łychę wezmę. Bo mówiłem o tych temperaturach i muszę do tego wrócić. Ten zestaw leży od 2 czy 3 dni u mnie w temperaturze pokojowej, więc taką temperaturę ma. Ale uwaga, jeżeli go przynieśliście z chłodnej albo bardzo chłodnej piwnicy, to ta bariera temperatury, o której mówiłem, 2-3 stopnie wyżej, musi być trochę większa, bo po zmieszaniu tych dwóch składników temperatura gwałtownie spada. A przy procesie tym zacierania jest istotne to, żeby trafić dokładnie w ten moment, który nas interesuje. I jeżeli by nam to spadło tam do
50 stopni musielibyśmy to podgrzewać. Tracimy czas, ale też nie wchodzimy w pewne obszary, które nie zawsze są bezpieczne. Więc najlepiej, żeby to miało temperaturę pokojową i teraz różnica pomiędzy temperaturą pokojową a tymi oczekiwanymi 64 stopniami już nie jest taka duża, bo może być tam pewnie z 15 stopni większa i utrata, znaczy temperatura finalna tej mieszaniny będzie bliższa tego, czego oczekuję. Łycha taka porządna. W zestawach piwowarskich jest tak zwane plastikowe mieszadło. Słabo się sprawdza przy mieszaniu mieszaniny właśnie takiej wody ze słodem, bo to jest dość gęste. A to mieszadło jest dość słabe, więc porządne mieszadło. No tu jest akurat drewniane, może być stalowe. Też nie ma problemu, że to drewno i coś tam będzie nasiąkało, bo tu jest wszystko gorące, więc wyjałowienie będzie, ale pamiętajcie, przed zacieraniem, po zacieraniu zawsze porządnie wyczyszczone, wymyte i potem przechowywane w przyzwoitych warunkach. Jeżeli jest drewniane, ze stalowym jest łatwiej. No dobra, to teraz tak. Umówmy się, że gadał więcej już nie będę, na razie przynajmniej. Tutaj delikatnie włączę, żeby się podgrzało, bo mam 64 stopnie, to jest moja temperatura oczekiwana, a ja chcę mieć troszeczkę wyższą, żeby zacząć to wrzucać i wrzucę wszystkie słody. Już zaczyna szumieć, będzie zakłócał zaraz dźwięk. Wymieszam, no i potem dopiero będę opowiadał dalej. Jeżeli jeszcze w trakcie roboty mieliście jakiekolwiek wątpliwości, czy to
to, coście rozpoczęli, zacieranie, było właściwą decyzją, że może lepiej nie, to od momentu, kiedy poczujecie ten zapach, który się z kotła wydobywa, nie ma szans. Od tego momentu jesteście zakochani w zacieraniu piwa. Jest naprawdę niesamowity aromat. Porządnie wymieszane. Teraz trzeba sprawdzić, co nam tutaj termometr pokazuje. Już wiem, że jesteśmy w zakresie. I mam 64. Czy pójdzie trochę wyżej jeszcze, czy już nie? Nie, trzyma się. Trzyma się, więc sukces. Łycha oczywiście musi być w pogotowiu, bo jakby trzeba było podgrzewać, to trzeba mieszać. Na razie ją tylko odłożę. Teraz termometr kontrolny do środka. Gdzieś tam głęboko. Ok, 30 minut. Po 30 minutach kontrolowania, czy temperatura na pewno trzyma się w tym wymaganym przez nas zakresie. W moim przypadku chodzi o te 64 stopnie. I proszę się tam nie przejmować stopień w prawo, stopień w lewo, bo tak jak powiedziałem, jeżeli nie macie laboratoryjnego atestowanego termometru, to na pewno on się o te 1 czy 2 stopnie i tak myli. Gdzieś tam się należy po środku trzymać. Ogarnę i będę pilnował. Na razie. Nie zapomnijcie nastawić sobie jakiegoś zegarka, minutnika, żeby czas dokładnie mierzył, ale nie od razu na całe potrzebne 30 minut, jak w tym przypadku. Najlepiej tak co 10 minut i raz na te 10 minut zajrzeć. Oczywiście kontrolować na stałe temperaturę, ale też i zamieszać, przemieścić całość. Mówię wam, zapach w całym domu już, nie tylko w kuchni. Czekamy dalej. Mieszać co jakiś czas i czekać. Na razie. 30 minutek za nami. Czas teraz dokonać próby, o której wspominałem. Odkrywam. Termometr mi już na razie nie będzie potrzebny. Zamieszać, żeby wydobyć wszystko, co tam pod spodem. Biały talerzyk. Wystarczy wyjąć tą łychę i z tego, co tu ocieka, trochę na talerzyk wziąć. O. Spróbuję to teraz pokazać, żeby było widoczne. O. Tam poszły trzy kropelki. Jedna by wystarczyła. Brak zmiany barwy. Skoro jest brak zmiany barwy, to znaczy się, że skrobi tu już nie ma. Możemy zacierać dalej. Możemy sobie teraz też spróbować, jak to smakuje. Jest słodkie, nawet bardzo smaczne. Dobrze. Mogliśmy ufać instrukcji i to rzucić wcześniej, tylko że zabarwiłoby to nam słód i utrudniło odczytanie właśnie próby jodowej. Ale celowo chciałem pokazać, jak się taką próbę przeprowadza, więc nie wrzucałem od razu. Wrzucę teraz. I
Jest tego niewielka ilość, ale mimo wszystko jest to bardzo ciemny słód i wpływ na kolor trochę miał będzie. I on ma bardzo intensywny zapach zresztą. Zamieszam to teraz. Zobaczę, czy trzyma mi się jeszcze w tym zakresie temperatur, który mnie interesuje. No, jest w dolnej granicy. Chwileczkę podgrzeję. W tym czasie delikatnie mieszam. Nie za intensywnie, ale żeby ruch był przez cały czas. Podbiję to 2 stopnie do góry. To już musicie sami doświadczyć. Ja mniej więcej wiem, że w tym warniku udaje mi się w ten sposób podnosić około stopień na minutę przy tej jego mocy i przy poprawnym mieszaniu, ale to trzeba mierzyć, trzeba doświadczać. Jak poznacie własny sprzęt, jak to będzie jakiś tam gar na waszej kuchence, to będziecie mieli własny przelicznik. A dopóki przelicznika nie ma, to termometr kontrolny. Ok, tak mogę to zostawić. Pod przykryciem zostawiam jeszcze na 10, maksymalnie 15 minut i na koniec tego czasu muszę mieć, znaczy można to podgrzewać normalnie, ale będziemy chcieli podnieść temperaturę do 72 albo maksymalnie 75 stopni i za pomocą grzałki byłoby to dość trudne. Wykonalne, ale trudne. Najlepiej mieć przygotowany czajnik z gorącą wodą i jednocześnie włączyć grzanie i wlewać wodę z czajnika i mieszać. To jest dość skuteczne. Jak się jednocześnie da mierzyć temperaturę, to jest już super. No ja mam dwie łapy, więc w jednej będę miał czajnik, w drugiej mieszadło, ale jak tylko wleję pół czajnika, to sobie skontroluję temperaturę, jak wleję, a jak będzie mało, to będę dolewał na bieżąco. W każdym bądź razie czeka nas kolejna przerwa. To była przerwa pierwsza w tym naszym zacieraniu i teraz będzie przerwa druga. Są różne enzymy, one działają w różnych temperaturach. Pierwsze już zrobiły to, co mają zrobić. Teraz idziemy w górę, żeby dać szansę popracować drugim. Na razie czekamy. W tle słychać szum czajnika, za chwilę się będzie woda w nim gotowała. A ja już teraz uruchamiam grzanie. O. Widać nawet już, że kolorek się zmienił. Wtedy było jaśniejsze, teraz jest ciemniejsze. To ten dodany ciemny słód. No i oczywiście teraz trzeba grzać od dołu, mieszać i za chwilę będę dolewał wodę. Dolewam i mieszam. Ta operacja powinna być wykonana tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Dobra, stopuję na razie. Tak będzie mi
i wygodniej. Mogę jeszcze dolać. Należy mieszać tak, żeby cała objętość miała tą temperaturę, czyli wydobywać też to, co jest tam głębiej. Jeszcze mogę. Już mam 72 stopnie. Generalnie mogę liczyć, że bezwładność jeszcze tu spowoduje wzrost o stopień 1 czy 2. Zamieszam. Widać, że jest rzadszy ten cały syrop. Temperatura to spowodowała. Oczywiście drugi, łatwiejszy w użyciu termometr kontrolny. Nie wiem, czy widać. No, ciężko mi w tej chwili zobaczyć. Mam nadzieję, że widać w którejś pozycji. 72 do 75 stopni, gdzieś tam po środku powinniśmy się ustawić i 10 do 15 minut czekamy w tej temperaturze. Potem będziemy grzać dalej. To jest przerwa numer 2. Kolejny etap za nami. Teraz tak. Ponownie odkrywamy. Termometr wyciągnę na chwilę. Czeka nas teraz dłuższa operacja, chociaż nie do końca. Mamy 70 kilka stopni. Chcemy mieć 78, a już na pewno nie przekroczyć 80. Więc grzanie. Więcej wody dolewać nie chcę. Chodzi tylko o podniesienie o parę stopni. Więc będę mieszał. Mierzył temperaturę. Aż osiągnę 78 stopni. Po 78, po osiągnięciu tej temperatury grzanie wyłączę, przykryję i zostawię na 10 minut. Chodzi o to, żeby całość... Teraz już chodzi tylko o rozluźnienie. Podniesienie temperatury już nie ma żadnego znaczenia w procesach, które tu następują, ale lepkość tego syropu razem zmieszanego ze śrutowanym, przepraszam, ziarnem jest dość wysoka i chodzi mi o to, żeby to rozrzedzić. Stąd podnoszenie temperatury. Dzięki temu będzie to bardziej płynne. A przetrzymanie w tej temperaturze, żeby to się porządnie rozeszło po całej objętości. I po tym 10 minutach w tej temperaturze będziemy działać dalej. To już będzie kolejny etap. I będzie do tego potrzebny nowy sprzęt i przybory. Dobra, gadam, trzeba zacząć mierzyć.
dalsza część magii piwowarstwa przed nami. Pojemnik fermentacyjny, w zasadzie to jest pojemnik fermentacyjny z kranikiem i do niego pokrywa. Pojemnik pochodzi jeszcze z czasów początków piwowarstwa domowego w naszym kraju, bo dzisiaj wszystkie już mają jakieś nadruki i różne reklamy naniesione, a w tamtych czasach, kiedy ja go nabywałem, to było czymś zdobycie pojemnika samego jako takiego, a co dopiero, żeby on nosił jeszcze jakieś ozdoby, nikt o tym nie myślał. To nie jest pojemnik fermentacyjny, to jest tak zwane fałszywe dno. Nie wiem, czy teraz widać, może tutaj kawałek podsunę, że tu jest pełno otworów w środku. Pewnie setka albo więcej. O co chodzi? Chodzi o to, że chcemy przefiltrować to, co się znajduje w tym garze. Jest to mieszanina ze śrutowanego ziarna i całkiem sporo słodkiej cieczy. Jedno wkładam w drugie i powstaje niewielka różnica poziomów tam na dole. W tą różnicę poziomów muszę wlać wodę o temperaturze takiej samej, albo mocno zbliżonej do tego, co się dzieje tu w środku. Tu mam 78 stopni, więc woda około 80 stopni mieć powinna. Powinno być jej tyle, żeby była równo z tymi otworami. Jeżeli by się tak Wam wlało, że będzie tej wody za dużo, to kranikiem można ją spuścić. Więc ja mam wodę przygotowaną. Zagrzałem sobie w czajniku. Mam o tyle dobrze, że mój czajnik ma termometr, więc wiem, że temperatura jest w miarę właściwa. Czy ten czajnik wystarczy? Zaraz się okaże. Chyba jeszcze trochę brakuje, więc dogrzeję drugą porcję i będę wlewał do czasu, aż ten poziom będzie równy z otworami. Chodzi o to, że to, co będę tutaj wkładał, żeby nie przeciekało od razu. Nie jestem tym zainteresowany. Dlaczego? Za chwilę. Właściwa ilość wody już wlana. Stworzyliśmy tak zwane podbicie. Te fałszywe dno, bądź jak fachowo się nazywa wkład filtracyjny, to jest jedna z alternatyw do filtrowania brzeczki piwnej. Drugą alternatywą jest tak zwany oplot, czyli odpowiednio spreparowany pancerz takiego węża zbrojonego z zewnątrz, który da się nakręcić na kranik pojemnika fermentacyjnego od środka i jest odpowiednio zabezpieczony z drugiej strony i ten pancerz też może filtrować. Są zwolennicy jednej i drugiej metody. Ja się kiedyś nauczyłem robić to na fałszywym dnie, robię to do dzisiaj. Jaką metodę wybierzecie? To już jest wasza decyzja. Dobra, szkoda czasu, bo tutaj temperatura, wszystko działa, studzi się, a nie powinno za bardzo. O. Korek ładny, pogłębił się jeszcze. Ten czas, który daliśmy, żeby sobie brzeczka postała w tej wyższej temperaturze, spowodował to, że na dno osiadły te frakcje stałe. I o to nam chodziło. Teraz nie ten płyn z wierzchu, a właśnie sięgamy rondlem głęboko po te frakcje gęste. I najpierw zaczynamy przekładanie od tych frakcji. Czyli nie bierzemy tego, sięgamy głęboko i o, samą treść wyciągamy. No oczywiście samej treści się nie da, ale im więcej, tym lepiej. I delikatnie przekładamy.
wygarniamy to, co nam jeszcze zostało. Teraz tak. Przykrywam. To samo, co się stało w warniku. Jak trochę postoi, to gęstsze opadnie na dół. Ja teraz daję 30 do 40 minut czasu na to, żeby to gęste ułożyło się i stworzyło takie w miarę zbite złoże filtracyjne. I po tych 30-40 minutach będę działał dalej. Stąd też ważna ta temperatura, żeby była lepkość mniejsza, żeby było cieplejsze. Dlatego, że to przez ten czas będzie trochę stygło, a nie powinno ostygnąć do poziomu zbyt niskiego. Więc startujemy z tej temperatury około 80 stopni. Taka mieszanina niełatwo tą temperaturę oddaje, więc szybko stygła nie będzie. 30-40 minut i będą dalsze działania. W tym czasie powinniśmy umyć sobie narzędzia, które żeśmy używali, bo część z nich będzie potrzebna dalej. Bardzo ładny zapach ze środka się wydobywa. Czas na dalsze działania. Teraz takie filmowanie będzie trochę kombinowane, bo chcę pokazać wszystkie elementy. Przygotowany garnek. Założony jest wężyk. Wężyk powinien to być albo wężyk silikonowy, albo z takiego tworzywa, które wytrzymuje te temperatury bez uwalniania swoich właściwości fizykochemicznych, więc albo powinien być to wężyk z takiego PCV, który jest przystosowany do spuszczania, albo silikonowy, bo on jest z natury bardziej odporny na temperatury. I co teraz? Teraz delikatnie popuszczę. O, zaraz powinno zacząć lecieć. Już zaczyna. Jak widać, to co leci jest dość mętne, to za szybko trochę puściłem. Ale delikatnie, delikatnie opuszczam. Na razie jest dość mętne, więc to mnie jeszcze ten poziom nie interesuje. Po prostu napełnię ten garnek i zawartość przeleję z powrotem na wierzch tutaj. Chodzi o to, że pozyskiwał będę dopiero tą brzeczkę, która już będzie w miarę klarowna. Już jest zdecydowanie lepiej. Dużo bardziej klarowna, więc przeleję jeszcze tylko ten jeden rondelek i potem będę już spuszczał brzeczkę bezpośrednio do tego warnika, który stoi na dole. Teraz już wężyk przełożyłem bezpośrednio do środka, do warnika. Jest sprowadzony na samo dno, czyli że nie chcę, żeby tutaj był swobodny spadek cieczy z wysokości. To napowietrzanie przy tej temperaturze nie jest dobrym pomysłem. Rzeczka powinna być napowietrzona, ale dopiero przy przygotowywaniu do fermentacji, a nie teraz, nie w tej temperaturze. Teraz jest ten płyn już w miarę klarowny. Powoli, naprawdę powoli otwieram. Nie powinno to cieknąć za szybko. Te złoże ma swoje przepustowość. Ja wiem, że na początku mógłbym otworzyć kranik ostro, żeby popłynęło, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spokojnie, powolutku przeciekało sobie i to w takim tempie, żeby to, co jest jeszcze nad złożem, zdążyło przez te złoże przeniknąć. Etap pierwszy to jest, a to, co nam tam cieknie,
To się nazywa brzeczka przednia. I teraz szklaneczka i przywilej domowego piwowara, że może sobie piwa spróbować na każdym etapie produkcji. Ale nie tylko w celach próby to pobieram. Mam też jeszcze inną rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Próbka wzięta, mogę ją spróbować. Ostrożnie, bo gorąca. Bardzo słodki napój. I bardzo smaczny. Oczywiście z tym piwem końcowym ma jeszcze niewiele wspólnego. Ale jest naprawdę pyszny. Ja muszę teraz osłodzić, to już jest słodki. Ostudzić, bo będę chciał sprawdzić, jaki to jest poziom ekstraktu, czyli ile to ma BLG. I w ten sposób przekonam się, jaką gęstość ma ta brzeczka przednia. I też będę wiedział, jak mam postępować dalej, żeby finalnie otrzymać to, co chciałem. Nie jest to etap konieczny, ale dobrze jest pozyskiwać taką wiedzę i informacje po kolei. Gorąca ta szklanka. A i tak koniecznie będziemy musieli sprawdzić, jaki jest BLG na późniejszych etapach, po to, żeby jednak to piwo, które będziemy produkowali, miało konkretną ilość ciała. Żeby coś z tego wyszło więcej niż tylko woda zabarwiona trochę kolorem i niewiele smakiem. To jednak ma być prawdziwe, porządne, smaczne piwo domowe. Jeszcze lik. To przykrywam. Cały czas trzeba patrzeć, czy tutaj cieknie. Może być tak, że kranik będzie się trochę przycinał, więc możemy delikatnie powiększać jego przelot, dlatego że tam jednak jakieś drobinki mogą przenikać przez to fałszywe dno. Jeżeli by tak się złożyło, że otwarte jest na full, a nie cieknie, a widzimy w środku, że jeszcze powinno cieknąć, no to znaczy się, że ten nasz filtr się zapchał. Nie wiem, jak sobie radzą ci w oplocie w tym czasie, z tym oplotem, o którym wspominałem. Ja z fałszywym dnem sobie radzę tak, że łapię całość i wykonuję szybki ruch. Dzięki temu to, co jest sztywne, przemieści się trochę w prawo i w lewo i już zaczyna cieknąć dalej. A nie powinno cieknąć za szybko. Tutaj jest w tej chwili coraz więcej i ciągle leci. Tutaj już widać, że jest sucho, ale to sucho jest po wierzchu, a w środku pewnie jeszcze się wiele wilgoci dzieje. Niech to ścieka. Brzeczka została ostudzona. Co prawda są tabele i przeliczniki i można ją w podwyższonych temperaturach mierzyć i potem to przeliczać, ale prościej jest większość cukromierzy, winomierzy, multimierzy, w zależności ile mają i jakich skal. Jest skalowana w temperaturze pokojowej, dokładnie mówiąc 20 stopni. Oczywiście to też nie są urządzenia laboratoryjne i pewien błąd pomiaru mają, no ale my jesteśmy w domu, a nie w fabryce, więc też na ten błąd możemy pozwolić. Ostudzone do około 20 stopni. Wlewam i zobaczę zaraz, co tu będę miał. Pływa, fajnie mi się powiedziało. Jak zawsze jest ten problem, że kiedy obracam całość, to obraca się też pływak w środku. I nie chce mi się dać odczytać. Zahacza o 15 BLG jako brzeczka przednia. Mogło być lepiej, nie jest źle. Docelowo chcemy mieć 12,
na starcie. Trochę to jeszcze rozrzedzę, bo będę wysładzał, czyli o wysładzaniu za chwilę, nie będę teraz komplikował. Ale potem trochę mi odparuje jeszcze w trakcie chmielenia. Także myślę, że cel zostanie osiągnięty. Na tym etapie po ostudzeniu mam 15 BLG. Oczywiście nie ma powodu tego niszczyć, co tu mamy. Albo to wypić, albo też oddać z powrotem i zrobić z tego piwo. Drugi pomiar będę wykonywał po wysładzaniu, a przed chmieleniem, bo też to jest istotna taka informacja dla mnie, ile w trakcie chmielenia powinienem odparować. Potem z doświadczenia będziecie wiedzieli, ile proces chmielenia Wam objętości zabierze i o ile może BLG podnieść, ale na początku warto sobie mierzyć na tych wszystkich etapach, bo zawsze można zakończyć proces chmielenia albo przed procesem chmielenia pogotować brzeczkę, żeby odparować. No jest to mało wydajny sposób pozbywania się nadmiaru cieczy, żeby zagęścić, no ale jeden ze sposobów. Czekamy. Jak skończysz zupełnie lecieć, to będziemy podchodzili do dalszego etapu. Teraz już powinien stać na kuchni gar 4-5 litrów wody. Powinna się ta woda zagotować i już stygnąć, żeby miała tą temperaturę około 80 stopni, jak tutaj skończy ciec. Do zobaczenia w tym czasie. Ewidentnie już nic nie leci. Tutaj się nazbierało całkiem sporo. Co teraz? Kranik jest zamontowany troszeczkę wyżej niż dno, więc na pewno pod kranikiem coś jeszcze jest. Jak to przechylę? Kranik dostawiam teraz na pełne otwarcie i przechylam. Poleci coś czy nie? Nie. To może znaczyć dwie rzeczy. Może być kranik zapchany. Zamkniemy i otworzymy. No ewidentnie tam jest, a nie chce lecieć. Spróbujmy jeszcze raz. Nadal nic lecić nie chce. Stary partyzancki sposób. Tylko uwaga, bo to jest dość ciepłe. Zobaczymy, czy zadziałało. No, powoli zaczyna lecieć. To teraz tak. Muszę coś podłożyć i w ten oto sposób odzyskujemy resztę. Odblokowało się. Teraz jest spuszczone faktycznie. Dobrze. Można zamknąć. Doprowadzić pojemnik do poziomu. Jak to teraz wygląda w środku? O tak. Pustynia. Suchutko. Co dalej? Przygotowany wcześniej garnek, o którym wspominałem. Pokrywę. Mogę położyć tutaj. Nie w całość, nie zgara. Delikatnie, małymi porcjami po całej powierzchni. Przypominam, że to powinno mieć temperaturę właśnie nie wrzątek, tylko w okolicach 80 stopni.
Niektórzy różnie podchodzą do tego wyschładzania, bo tak się ten proces nazywa. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby teraz wypłukać te resztki cukru, które są w środku, w tej śrucie. I różnie, znaczy się niektórzy to mieszają, próbują to jakoś tam zmierzwić, czy też przelewają to do skutku, aż przestanie lecieć z cukrem i będzie leciało dość rzadka brzeczka, czyli z małą zawartością cukru, więc co chwilę mierzą. Ja to robię od zawsze w jeden sposób. Wlałem to, co wlałem już dawno przesiąkło, jest na dnie. Teraz odkrywam. O. Trzeba uważać, bo kranik ma odpowietrzenie. I jeżeli ta ciecz, która jest w wężyku, dostanie się tutaj do poziomu kranika, to potrafi przez tą dziurkę odpowietrzającą wyciekać. Co teraz robię? Robię tak, muszę to trochę pokombinować. Spuszczam do rondelka. Kolor ładny, czyli dobrze się wysłodziło. Skutecznie. Ale nie zamierzam tego zbierać jeszcze tam. Zamykam. Jak będę wszystko pokazywał, to pewnie się pochlapię, pobrudzę, poparzę i film będzie trwał jeszcze dłużej, a i tak długi jest. To o co chodzi? Spuszczam wszystko, co tu jest i wlewam na górę. Delikatnie. Pozwalam się jeszcze raz, żeby to przez złoże przeszło. Dopiero wtedy będę spuszczał. Także ja już to sobie zrobię i zobaczymy się, jak ponownie przesiąknie i będzie czas na spuszczenie reszty. I wtedy też zobaczymy, jakie gęste to nam jeszcze tutaj zostało, ile w tym było cukru i jaki mamy finalny efekt. Po kolejnych 10-15 minutach możemy rozpocząć spuszczanie. Spuszczanie brzeczki tylnej, bo tak to się nazywa. Oczywiście też sobie wezmę próbkę, żeby sprawdzić, co to było. Oczywiście to nie jest konieczne, bo można potem sprawdzić wynikowo, ale gdybym chciał się przekonać, ile to mi treści jeszcze dało, to warto też próbkę wziąć na tym etapie. Tak jak powiedziałem na początku, można sobie próbować w różnych miejscach po to, żeby poznawać proces. Nie musi już teraz wolno ściekać, to już dawno opadło, od razu jest pochylony fermentor, pojemnik fermentacyjny, więc otwieram na pełen przewód. Poczekam, aż ścieknie to, co w wężyku. Wezmę próbkę. Ok. Reszta niech ścieka, ja ją sobie ostudzę i zobaczymy, ile treści było w brzeczce tylnej. Na razie. Już nie cieknie. Mogę jeszcze spróbować to poważnie pochylić. Poruszyć zaworem w tą i w tamtą. Ewidentnie już się nic nie dzieje. Wyciekło to, co miało wyciec. A, jeszcze jakieś tam kropelki. Myślę, że nie ma o co walczyć. Pomierzyłem brzeczkę tylną i osiągnąłem około 10 BLG. Całkiem nieźle. Brzeczka przednia 15, ta 10 myślę, że jest bardzo ładnie jeszcze z gęstością. Teraz będziemy chmielić. W trakcie chmielenia trochę nam odparuje. Po chmieleniu trzeba wziąć próbkę, pomierzyć, ile uzyskaliśmy i rozciężyć albo odparować, zależy. Ale myślę, że ja będę musiał rozcieńczyć do poziomu 12 BLG, bo takie chcę osiągnąć, jeżeli chodzi o piwo, które wykonuję. Co teraz? Teraz przede wszystkim tutaj zamknąć, zdjąć wężyk z kranika,
resztkę z wężyka zlać. Do pojemnika widać. Na początku było tam marnie, teraz jest prawie pełno. Muszę teraz to zagotować i rozpocznę proces chmielenia. Jak się zagotuje, to o chmieleniu dwa słowa jeszcze powiem. W warniku już prawie wrze, jest naprawdę bliziutko. Termostat jest ustawiony na 100 stopni i na tej granicy trzeba trzymać. Jak będziecie robili to w zwykłym garku, a nie w warniku, to trzeba tego pilnować, tej temperatury. Znaczy nie tyle temperatury, co tego punktu wrzenia, dokładnie mówiąc. Żeby to nie za bardzo zaczęło się gotować, bo może wykipieć, a sprzątanie tego to jest naprawdę udręka. To jest słodki syrop. Może nie bardzo, ale słodki. I nie życzę nikomu, żeby to się gdzieś rozlało, bo sprzątania jest mnóstwo i uciążliwego. Ale też nie może być za chłodno. Na granicy wrzenia właśnie ma się utrzymywać. Ja mam o tyle dobrze, że ten warnik faktycznie potrafi to zrobić, tylko trzeba na początku popilnować i delikatnie poregulować termostatem, bo oczywiście ustawienie na 100 stopni nic nie daje. To nie ta dokładność, ale można precyzyjnie na podstawie obserwacji do tego dojść. Chmielenie. Chmielenie, jeżeli sami żeście sobie skomponowali i z tym piwo, które będziecie robili, bo tak postanowiliście, że sami spróbujecie, to chmielenie jest tematem troszeczkę bardziej skomplikowanym. Tutaj już trzeba coś na temat chmielenia wiedzieć, żeby sobie, można poszukać oczywiście jakichś kalkulatorów chmielenia w internecie, żeby dobrać smaki, dobrać aromaty, poziom goryczki i ustalić, wyliczyć, ile tego chmielu trzeba. Żeby taki przykład, tylko prosty daję. Jeżeli nie macie żadnych danych, jak nachmielić to, co macie przygotowane, to weźcie 30 g polskiego chmielu goryczkowego Marynka, weźcie 60 g polskiego chmielu aromatycznego lubelskiego i na pierwsze chmielenie, tak zwane chmielenie goryczkowe, długie chmielenie, dajcie całą Marynkę, czyli 30 g i 30 g chmielu lubelskiego aromatycznego, a po 50 minutach, na 10 minut, dorzućcie drugi chmiel właśnie lubelski. Czyli łącznie czas chmielenia 60 minut, na pierwszy czas chmielenia, znaczy na pierwsze chmielenie 30 g marynki, 30 gramów powinienem mówić, już się poprawiam. 30 g marynki, 30 g lubelskiego, a po 50 minutach dorzucamy jeszcze 10 g lubelskiego. I to jest standardowe, takie klasyczne, że tak powiem, chmielenie. Ja tutaj mam chmiel inny i autor przepisu już zaplanował, ile tego chmielu, zaplanował poziom goryczki, poziom aromatu. To jest Challenger, chmiel, który jest traktowany jako chmiel dualny, czyli taki chmiel, który może być stosowany zarówno na goryczkę, jak i na aromat. I założenie jest takie, tu mam 50 gramów, 25 gramów tak zwane chmielenie goryczkowe, 25 gramów chmielenie aromatyczne. Przy czym czas chmielenia goryczkowego tutaj został przewidziany na 40 minut, a następne 10-15 minut dalej to jest chmielenie aromatyczne. Więc po prostu zawartość tego pojemnika, a pięknie pachnie, widać. Mam nadzieję, że widać. A już otworzę. Jest to granulat chmielowy. Mogę oczywiście precyzyjnie to odważyć, ale to nie aż taka apteka, naprawdę. Woreczki muslinowe. Oczywiście one były wyczyszczone, wypłukane po ostatnim chmieleniu i przed tym chmieleniem też je wyczyściłem, wypłukałem. I mniej więcej połowę tego chmielu wrzucam. O, powiedzmy, że jest tyle. Naprawdę bardzo ładnie pachnie. Woreczek już zawiązuję. I zacznę chmielić w momencie, kiedy tutaj pojawią się pierwsze objawy wrzenia. To już lada moment. Pozostałą część chmielu, tak jak wcześniej mówiłem, po 40 minutach
A w każdym zestawie, który nabędziecie, powinna być taka instrukcja chmielenia. Więc według niej należy postępować. Przepraszam. Niestety nie mogę zawłaszczyć kuchni, coś tam się na piecu gotuje i musiałem to poziom grzania zmniejszyć, bo zaraz by mi wykipiało. Tu już bardzo niewiele, już tam widać, że się zaczyna dziać. Co mówię? Mówię o instrukcji chmielenia. Na pewno powinna być taka instrukcja chmielenia, jeżeli nie, to należy do tego, kto Wam dostarczył ten zestaw, zadzwonić i poprosić o taką instrukcję. Jaki chmiel, w jakiej kolejności, ile czasu i nawet może być w jakich temperaturach, bo też tak się zdarza. Ten przepis taki podstawowy, kiedy nie wiecie co i jak, to Wam podałem, możecie skorzystać z takiego przepisu, a jeżeli macie już chmiel dostarczony razem z zestawem, proszę postępować zgodnie z tym, co jest zapisane w instrukcji. Co dalej? W trakcie chmielenia możemy założyć pokrywę, ale nie powinna ona być szczelna, powinna być uchylona. Niedobrze to wpłynie na cechy piwa, jeżeli... O, wyłączyło mi się, a to za wcześnie jeszcze. Niedobrze to wpłynie na cechy piwa, jeżeli go w tym momencie stłamsimy i nie pozwolimy odparować. Kiedyś tam się doczytacie i dowiecie o wadach piwa i to wtedy będziecie wiedzieli, o czym mowa. O, już tam prawie pod spodem zaczyna się coś dziać. Co nam zostało? Zostało nam, wykorzystuję czas zanim zawrze, zostało nam młoto. Tak to wygląda w dłoni. Jest to dość nawet jeszcze słodkawe. Też można sprawdzić, czy dobrze zostało wyschłodzone. Z tego można było się trochę wyciągnąć. Generalnie no, nie mamy co z tym zrobić, ale są na to zastosowania. Można dodać do chleba. Taką spokojnie garść czerpnąć. Jeżeli ktoś robi chleb domowy, to jako składnik chleba można to dodać, bo bardzo fajnie wpływa na smak. Więcej jakichś zastosowań nie znam. Jak znacie, napiszcie tam w tekście. Sam chętnie się dowiem. Na pewno można to, jeżeli ktoś mieszka na wsi, hoduje jakieś zwierzęta, które zboże i tym podobne produkty spożywają, to tym też pewnie nie pogardzą. Zaczyna się gotować. Pierwszy woreczek z chmielem Challenger wrzucam. Od tego momentu liczę czas. Nastawiam 40 minut. Po 40 minutach dorzucę resztę chmielu i zgodnie z instrukcją 10 do 15 minut będę chmielił. I teraz nie mogę tutaj, nie może mi za bardzo wrzeć, więc powinienem... O! Zostało wyłączone. Ewentualnie będę jeszcze pilnował i delikatnie poprawiał ten termostat, żeby się utrzymać na poziomie wrzenia. To jest właśnie chmielenie. Chmielenie na goryczkę teraz. Potem dołączy do tego chmiel, który, z którego będziemy chcieli wydobyć te cechy, które posłużą aromatowi. Do zobaczenia za czas jakiś. Czas chmielenia goryczkowego dobiega końca. Teraz jest ten moment, żeby dodać drugą porcję chmielu. Jeżeli mieszkacie w bloku, to na pewno teraz, w tym momencie, wszyscy wasi sąsiedzi się zastanawiają, co tak pysznego gotujecie, co tak znakomicie pachnie. Bo pachnie wszędzie. Jeżeli macie chociaż trochę nieszczelne drzwi na korytarz, to wszyscy czują ten wspaniały aromat słodu i do tego jeszcze teraz dołożony aromat chmielu. Bardzo, bardzo atrakcyjny, dla mnie bardzo atrakcyjny zapach. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tego jako atrakcyjne nie odczuwał, no ale wszystko jest możliwe. 10 minut, znaczy u mnie 10 minut. Tyle, ile w przepisie jest, bądź tak, jak podałem tam na początku.
po tym czasie, kiedy ten ostatni okres czasu minie, to wyjmę oba woreczki, włożę je do takiego pojemnika, za pomocą szpatułki odcisnę jeszcze to, co w nich jest, żeby oddać też do brzeczki. Pokażę, ale już nie będę się odzywał w tym momencie. Co jest ważne? Ważne jest teraz tak. Trzeba ustalić, najpierw to trzeba będzie ustudzić, tak? Jeszcze jest pytanie, czy mamy podejrzenie co do gęstości tej brzeczki. Jeżeli było podejrzenie, że ona jest za gęsta, znaczy za rzadka, to trzeba ją było wcześniej pogotować, żeby odparować, tak? Trochę. Można też ją zagęścić, już lekko przykryję, i tak, się mocno paruje, ale nie musi aż tak mocno. Można ją zagęścić też w sposób, no też naturalny, ale może nie do końca zgodny ze sztuką. Można kupić słody sproszkowane, czyli to jest dokładnie ten sam cukier, który żeśmy tutaj wydobyli, zamieniliśmy skrobia na cukier, uzyskaliśmy przede wszystkim właśnie maltozę. I jest taka maltoza w postaci sproszkowanej dostępna, więc można ją ewentualnie w sytuacji takiej, kiedy nam nie wyszła właściwa wydajność, za mało jest tych BLG, bo to narzędzie, winomierz, cukromierz czy multimierz, jakby go tam nie zwać, w przypadku zacierania jest niezbędne i trzeba je posiadać. I jeżeli musimy zagęszczać, to albo musimy to odparować, żeby było mniej cieczy i większe stężenie, albo coś dodać. Najlepiej słody właśnie sproszkowane, bądź słody w syropie, bo takie też są, bądź w ostateczności glukozy albo cukier. Jest to możliwe. Nie do końca po majstersku, ale jest to możliwe. Łatwiej jest w drugą stronę, kiedy wcześniejsze pomiary nam mówiły, że z wydajnością, z gęstością jest dobrze, to prawdopodobnie, i ja tak będę miał, że będę musiał jeszcze dolać wody, żeby uzyskać ten poziom wymagany BLG 12, który ja chcę uzyskać. Można też pozostawić w takim wynikowym, jakim jest. Piwo było kiedyś takie znane, 10,5. No, to jest taki dolny poziom, poniżej którego nie powinniśmy schodzić. Standardowo to właśnie jest tak 12 BLG, to jest dobre piwo, no wiadomo, porter ma 22, są i piwa wyższe. Teraz robimy piwo typu ale i dla niego jest przewidziane 12 BLG. Schłodzić to musimy. Jeżeli wiemy, że będziemy tylko rozcieńczać, bo z wydajnością było dobrze, to musimy to ochłodzić. Najbardziej po majstersku to jest to, że kupimy sobie specjalną chłodnicę stalową, miedzianą, taką, którą włożymy do środka, podłączymy do kranu, puścimy zimną wodę i to szybko nam tą rzeczkę schłodzi. No teraz jest istotne to, żeby dość szybko ją schłodzić, dopóki ona jest gorąca, jest bezpieczna. Najgorsze są te momenty, kiedy ona już jest schłodzona, ale ciągle za ciepła, żeby dodać drożdże. A powinny się je dodawać w okolicach tam temperatury 25, powiedzmy, stopni. I taka chłodnica oczywiście jest najlepsza, ale też kosztuje swoje. A ci, co zaczynają przygodę, chcieliby na tych kosztach zaoszczędzić. Tak jak wspomniałem, nie musicie stosować takiego warnika, wystarczy, że to będzie gar. Tak samo zamiast chłodnicy można zastosować sposoby alternatywne. Alternatywny sposób to jest przelanie do jednego czy dwóch garów ze stali nierdzewnej dużych w miarę, tak żeby się to zmieściło. Wstawienie do komory z lewozmywaka czy wanny wypełnionej zimną wodą i intensywne mieszanie. Całkiem szybko się to schłodzi. Można, jak jest naprawdę zimno na zewnątrz, to ja ten warnik wystawiam na powietrze. On ma dość spory rant, jest metalowy, ta blacha nie jest wcale taka gruba. Bardzo ładnie przy takiej sporej różnicy dość szybko oddaje ciepło. I też można w ten sposób schłodzić. No trzeba to oczywiście tą temperaturę pilnować, ale też niedobrze jest co chwilę otwierać i zamykać, otwierać i zamykać. Ten proces należy zrobić tak szybko, jak się da. Im dłużej, zwłaszcza w tym ostatnim okresie, kiedy już jest chłodne, ale jeszcze za ciepło się dodać drożdże, tym większe niebezpieczeństwo, że jakiś bakcyl może nam piwo zakazić. Więc metodę pozostawiam Wam. Są możliwe te tańsze od chłodnicy. Zwłaszcza, że to nie tylko koszt chłodnicy,
po to też koszt złączek, koszt węża do kranu i z powrotem. To wcale nie jest takie proste. Chyba że ktoś ma to na stałe podłączone w jakimś garażu, piwnicy i tak dalej. Co jeszcze? Jak już to ostudzimy, to zaszczepimy drożdżami. Dalej nie będę pokazywał. Dalej w opisie jest link do innego filmu, gdzie robiłem piwo co prawda z ekstraktu, ale z chmieleniem. I akurat do momentu takiego, w którym kończę teraz. Jak nie wiecie jeszcze, nie robiliście piw z puszek, nie wiecie co jest dalej, czyli jak fermentować, jak butelkować, to właśnie kliknijcie w ten link, który jest w opisie i to Was przeniesie do tego drugiego filmu, dokładnie do tego momentu, gdzie kończymy tutaj i tam jest dalszy ciąg postępowania. Dlatego tak puszczam szybciej, bo ja bym chciał w następny, najbliższy weekend ten film opublikować. Bo jest szansa, że nabierzecie ochoty i będziecie chcieli na święta, a one są już niedługo, zrobić własne piwo. To mam nadzieję, że Was zachęciłem i wystartujecie do tego, by być domowym piwowarem i robić piwo swoje. Nie tylko z puszki, jeżeli tak robiliście wcześniej, ale właśnie zacierane z ziarna. To wszystko. Za 6 tygodni z tego będzie piwo. Za 6 tygodni, bo po schłodzeniu i zeszczepieniu drożdżami będzie 7 dni fermentacja burzliwa. Tutaj te worki dość szczelne nie są i trochę się chmielu wydostanie. Pewnie też jakieś osady i pyły ze słodu tutaj są. Więc po 7 dniach po fermentacji burzliwej ja to zleję z nadosadu do drugiego pojemnika fermentacyjnego. Chodzi o to, żeby wszystko to, co opadło na dno, zostało, a dalsze 7 do 14 dni fermentacji będę odbywał w drugim pojemniku fermentacyjnym, ale już bez tego osadu na dole, który się zbierze. No a potem już po fermentacji butelkowanie, refermentacja w butelce, czyli nagazowanie się piwa, ale to już w tym drugim filmie. Na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że Was zachęciłem. Było długo, no ale niestety, żeby powiedzieć tych kilka słów i jako tako opisać podstawy, naprawdę podstawy, bo tutaj nic mądrego więcej nie powiedziałem, to tyle czasu poświęcić trzeba było. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Spróbujcie i smacznego piwa świątecznego Wam życzę. Chciałbym zaprosić wszystkich do mojego sklepu, w którym możecie nabyć takie rzeczy jak wędzarnie, jak nadziewarki, jak szynkowary, jak koszulki specjalne i wiele innych ciekawych rzeczy dla wędliniarzy, winiarzy, piwowarów. Zapraszam serdecznie. Na razie.